Ja mam życie popaprane. Wszystko robię zgodnie z planem. Wstaję rano, myję zęby, zjadam mleko i otręby, wkładam ciuchy byle jakie, ruszam w drogę, by za chwilę stać za ladą. Jak motylek, skaczę w lewo, skaczę w prawo, robię miny, krzyczę brawo. Jak atleta dźwigam smutki, a na wieczór, ciemną porą, wracam do domu z pokorą. W głowie łupię, w kościach strzyka. Ktoś pomyśli, że mam bzika, a ja zgodnie z wytyczonym planem biorę prysznic, piję piwo i w kimono byle żywo. Piszesz wiersze, powiedz mi, jak to się stało? No coś tam powstawało. To jeszcze niekoniecznie musiał być wiersz, ale jakaś myśl, która później mogła nabrać jakiś tam kształt poetycki. Natomiast, żebym rzeczywiście zaczęła pisać wiersze, to myślę, że to się stało może 15, może 20 lat temu. Czyli już byłam żoną, byłam matką. I wtedy myślę, że nastąpił taki moment, że to, co kiedyś było jakąś luźną myślą, chciałam przedstawić w troszkę innej formie. Chciałam jakby te swoje emocje sprecyzować i żeby nadać im kształt. Mnie miłości uczyć nie potrzeba. Mnie z nią kroczyć za pan brat. Dam ci jej kawałek, jak kęs chleba. Ofiaruję ci opłatek, duszy mojej dar. I ja myślę, że to wszystko, co się kłębi w mojej duszy, to wszystko, czego ja nie mogę pomieścić w sobie, to znajduje ujście w poezji. To jest nagromadzenie jakichś wrażeń, uczuć. No to jest jakby wynikiem mojej wrażliwości na świat, na ludzi, na otoczenie, mojego odbioru rzeczywistości. Moja miłość wyproszona na ganek. Moja miłość samiuteńka w ciasnym kącie. Moja miłość ze spuszczonymi oczami. Moja miłość zawstydzona, bo nikt jej nie szuka. Moja miłość w starych i podartych butach. Moja miłość zaniedbana i nie w porę. Moja miłość, a jednak wciąż miłość. Duchowość to jest właśnie nasze spojrzenie i nasza wrażliwość na świat, jaki nas otacza, na człowieka przede wszystkim. Idę w dal bezkresną, w dal bez końca, bez granic. W oczach mam twoją postać, jej kontur, ust twoich zarys. Czego się boisz w samotności? Czego się boję? Boję się tego, że nie będę miała się z kim podzielić tym, co przeżywam. Nie będę miała do kogo się przytulić, jak jest mi źle. I nie będę miała z kim się śmiać, jak jest mi cudownie. Właściwie chciałabym, żeby chociaż taka jedna osoba była. Samotność czai się u drzwi. Ukradkiem patrzy w moją stronę. Naciska klamkę. Nabiera sił. I biegnie odegrać dobrze swoją rolę. Który wiersz jest dla ciebie najbliższy, taki najkochańszy twój wiersz?
Który wiersz? Trudno powiedzieć, bo jest kilka takich wierszy. Na pewno bardzo emocjonalnym wierszem był wiersz napisany dla mojej córki pod tytułem Wyznanie. To jest właśnie opisanie moich relacji z córką i tego, że tak jak każda matka, no, mamy dylematy, czy przekazałyśmy to, czy zostało przekazane dziecku to, co rzeczywiście chcieliśmy przekazać i to, co powinno być przekazane i czy to, co przekazaliśmy, jest przekazane właściwie. Tak mało pisałam o macierzyństwie, o nieprzespanych nocach, o czuwaniu do rana, o czekaniu na pierwsze kroki, na pierwsze słowo mama. Tak mało pisałam o bólu, gdy drogi matki i córki rozmijały się nie wiedzieć dlaczego. Tak mało pisałam o miłości, o miłości do dziecka mojego jedynego. Tak trudno mówić o najważniejszych sprawach, wyjawiać najprawdziwsze uczucia. Tak trudno rozwiać niepokój, że można było inaczej, mądrzej, właściwiej pokazać swojemu dziecku drogi, te jasne, rozświetlone, prawdziwe, gdzie drogowskazy to nie atrapy, a strach na wróble nie straszy, tylko idzie wraz z nami, by odpędzić złe myśli, by rozwiać smutek na twarzy. Tak trudno rozwiać niepokój, tak trudno rozwiać niepokój na matczynej twarzy. Nigdy nie przestanę marzyć. Zawsze będę marzyła. zawsze będę pragnęła mimo wszystko zmierzać ku tym lepszym myślom. Nawet jeżeli właśnie po drodze będzie kamień, a nie róża. A jednak nawet jeżeli się potknę o ten kamień, to i tak będę szła nadal. Jak powiedział Jonasz Kofta, żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć. A więc i ja to robię. Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność przedstawić Państwu bohaterkę dzisiejszego wieczoru, panią Beatkę Mączewską. Ja jestem w zastępstwie. Wiadomo, że sens jest zawsze gorszy. Ale kolega nam pomaga. Wyglądają wspaniale.